Witam Państwa serdecznie. Tutaj jesteśmy dzisiaj w domu pod Klonami. Pan Zbigniew Kot otrzyma wyróżnienie, dyplom artysty fotografa Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, Artist FIAP. Pan Zbigniew wziął udział w 241 wystawach zbiorowych w Polsce, 20 wystaw zagranicznych. Znaczący dorobek pana Zbigniewa to fotografia miasta, dzielnicy Krakowa, Nowej Huty. To zdjęcia, które weszły do historii tej dzielnicy. Jak ważny jest ten tytuł Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Paryżu? Ta federacja powstała w roku 1950. Pan Zbigniew jest setnym polskim fotografem, któremu została przyznany ten tytuł. Panie Zbigniewie, to jest ten dyplom. Artist FIAP. To jest wyróżnienie, które jest niezwykle znaczące. Zatyka pierś. Zwłaszcza, że nastąpiło to wyróżnienie po tylu latach. Myślę, że dla każdego fotografującego jednym z bardziej fascynujących tematów jest człowiek, a raczej twarz człowieka. Twarz, która coś wyraża. Takie portrety mogły powstawać tylko wtedy, kiedy człowiek nie wie, że jest fotografowany. Twarz, która albo wyraża koncentrację, czy powiedzmy twarz takiej staruszki krążącej po krakowskim rynku, która oczywiście też nie wiedziała, że jest fotografowana. Za jeden z takich bardziej charakterystycznych przykładów uważam twarz kibica, którego sfotografowałem w czasie jakichś zawodów sportowych. Doszedłem do wniosku, że każdy z nas ma inną twarz. Inna jest twarz nauczyciela wobec ucznia, ale inna jest twarz tegoż samego nauczyciela wobec jego na przykład zwierzchnika. Także ja uważam, że każdy człowiek ma wiele takich twarzy, które przybiera na różne okazje. Dzisiaj oprowadzę Was po wystawie Nowa Huta 1949+. Jest to taka kompleksowa wystawa ukazująca ostatnie 60 lat Nowej Huty. Konkurs historyczny od Wandy do Sędzimira w tym roku obchodzi swój jubileusz. W czasie trwania naszego konkursu młodzież miała możliwość poznania bogatej i ciekawej historii zakonu cysterców w Mogile, Fortu 49 w Krzesławicach, gdzie odbywały się tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej i oczywiście atrakcja naszego konkursu, wyjazd do kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Urodziłem się koło Bochni, w wiosce Siedlec, w której zaraz po wojnie powstał prąd, dzięki czemu słuchaliśmy radia, a ja od małości interesowałem się muzyką, śpiewałem bardzo dużo piosenek. Często chodziłem też jako drużba po weselach i różne piosenki układałem nawet sam. Te piosenki spisywałem sobie na zeszycie i jedne z nich chciałem zaśpiewać. Niedaleko od Krakowa, rośnie sobie huta nowa, huta nowa. A w tej hucie, a w tej nowej, a w tej hucie, a w tej nowej, wszystko huczy od budowy. Gdy miałem 18 lat, przyjąłem się do MPK, jeździłem jako konduktor. Tramwaje czy autobusy były tak przepełnione, że nieraz trudno się było przecisnąć nawet. Ludzie wisieli na stopniach, na zderzakach. Stąd były częste wypadki i zatrzymania tramwajów. Nieraz, gdy tramwaj jechał w stronę Pleszowa, tam były hotele robotnicze, różne kawały sobie robili pracownicy. Po prostu brat mój jechał, był jako motorowy, podłożyli mu, zrobili kukłę ze słomy i przeciągnęli przed samym tramwajem, gdy już tramwaj dojeżdżał do przystanku. W
Wtedy cały spocony wyszedł z wozu, patrzy, świeci lampką, świeci zapałkami, a pod wozem leży facet. Co się okazało, że dobrze wystawała słoma, myślał, że zabił już człowieka. Panie Czesławie, proszę ubrać słuchawki. Dobrze, dobrze. Niedaleko od Krakowa, od Krakowa, rośnie młoda huta nowa, huta nowa. A w tej hucie, a w tej nowej, a w tej hucie, a w tej nowej, wszystko hucie odbudowy. Jest tam Felek spod Kalisza, spod Kalisza, i Balerek spod Przasnysza, spod Przasnysza. Helka z Lomży, Star z Rzeszowa, Lech i Zośka z Żylardowa, nowa młodzież, huta nowa. Kto to wziął? Kto to wziął? Bo ja śpiewałem tam w Domu Kultury, ktoś to wykorzystał, nagrał sobie. Z tym się nie mogę zgodzić, wie pan? Tę piosenkę została napisana przez nas w szkole podstawowej, mając 12-13 lat, które ja ułożyłem. I śpiewaliśmy ją w szkole podstawowej. Nie wiem, skąd się wzięła, kto ją nagrał.